Popełnię samobójstwo, nie szukajcie mnie. SMS-a o takiej niecodziennej treści otrzymał dzielnicowy osiedla Pułanki i Gutwin, starszy sierżant Marcin Bis. Funkcjonariusz otrzymał wiadomość w środę 3 marca po godzinie 11. Bez wahania, zachowując zimną krew, zaczął działać. No pierwsze co, zawiadomiłem dyżurnego o takim SMS-ie, który wysłał mi wsparcie. Następnie, pamiętając końcówkę numeru, ustaliłem, gdzie prawdopodobnie ten mężczyzna może przebywać. Udało się, trafiłem mieszkanie, w którym przebywał. Policjant kilkukrotnie dzwonił na numer telefonu, z którego przyszedł SMS. Niestety bezskutecznie. Dzielnicowy udał się pod ustalony adres. Po podejściu do drzwi też kilkukrotnie dzwoniłem. Słychać było dźwięk telefonu w domu, natomiast nikt nie otwierał drzwi. Pukanie do drzwi, dalej nikt nie otwiera. Pobiegłem z drugiej strony, mieszkanie na parterze, udało mi się wejść na balkon. Przez balkon, przez drzwi balkonowe zobaczyłem mężczyznę leżącego na łóżku. Kolejne stukanie, pukanie w drzwi, dalej nikt nie otwierał. W porozumieniu z dyżurnym weszliśmy siłowo do mieszkania. Policjant udzielił pomocy przedmedycznej nieprzytomnemu mężczyźnie i wezwał zespół ratownictwa medycznego. Gdy mężczyzna odzyskał przytomność, wyznał policjantowi, że połknął 20 tabletek, które popił alkoholem. Staramy się być jak najbliżej mieszkańców i pomagać im, kiedy to tylko jest możliwe. Zimna krew, opanowanie i rozwaga to cechy, które bezwzględnie musi posiadać policjant. Marcin Bis jest doświadczonym funkcjonariuszem i wie, jak reagować w takich sytuacjach. Podobna sytuacja około rok temu, też mężczyzna, tylko że wysłał SMS-a do żony, która mnie poinformowała o tym. Razem z dyżurnym udało nam się go wydzwonić i odciągnąć od takiego czynu. Dzięki szybkiej reakcji starszego sierżanta Marcina Bisa, 37-latek, trafił do szpitala pod opiekę specjalistów. Gdyby nie szybkość reakcji dzielnicowego, sytuacja mogłaby skończyć się tragicznie.